Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszej serii. Słuchajcie, no dzisiaj troszeczkę odcinek będzie krótszy, ponieważ przyszło mi parę komponentów do modernizowania mojego sprzętu, także muszę się za to wziąć po troszeczku, ale materiał tak czy inaczej będzie soczysty. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Na sam początek chciałbym, żebyście zobaczyli pewien filmik. Z aresztu. Po dwóch miesiącach za kratami okazało się, że areszt dla niego jednak nie był zasadny. 2000 lekarzy z całej Polski napisało list, w którym podkreślają, że zasadny nie jest też zarzut zabójstwa. Doktor Kaduka odłączył terminalnie chorego pacjenta od aparatury ratującej życie. Do prokuratury doniósł na niego kolega z tego samego szpitala. Z doktorem Kaduką rozmawiał Marek Nowicki. Z Andrijem Kaduką spotykamy się w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie. Już wrócił, bo dyrekcja chce, aby nadal tu pracował. Ma 27 lat, jest rezydentem, robi specjalizację z anestezjologii. W styczniu odłączył pacjenta od aparatury podtrzymującej życie. To się wydarzyło na tej sali? No pacjent przybywał tutaj, tak. Jak już podejmowałem decyzję, no to w tej sali. Na którym łóżku? No tutaj za panem. 86-letni pacjent był terminalnie chory. Nie było szans na jego uratowanie. Potwierdziło to dochodzenie specjalnej komisji, którą szpital powołał zaraz po zdarzeniu. Pomimo to prokuratura rejonowa w Gorzowie postawiła Andrijowi Kaduce zarzut zabójstwa i wydała nakaz aresztowania, a sąd nakaz zatwierdził. Rozgoryczony młody Ukrainiec pochodzący z Mariupola, który od 3 lat pracuje w Polsce, ma nostryfikowany dyplom lekarski i zdany egzamin z języka polskiego, z kajdankami na rękach w areszcie postanowił zrezygnować z bycia lekarzem. Z takim jakby oskarżeniem, no to dalej nie widziałem siebie specjalnie w tym zawodzie. Decyzję zmienił po tym, jak okazało się, że nadal chcą go w tym szpitalu. Owszem, człowiek ma wyrzuty sumienia co do wszystkiego. Co do tego, że się urodził, ponieważ naraził na przykład swoją rodzinę na cierpienie, ponieważ no moja matka dalej chyba płaci codziennie. Za rezydentem stawili się lekarze z całego kraju. Pod listem domagającym się jego zwolnienia podpisało się 2000 medyków. Na tej konferencji prasowej specjaliści w dziedzinie anestezjologii na czele z profesorem Mirosławem Czuczwarem potwierdzili, że dalsze utrzymywanie odłączonego od aparatury pacjenta byłoby terapią daremną. W końcu sprawą zajęła się prokuratura krajowa, a nawet prokurator generalny. Pan Adam Bodnar przekazał ten apel do prokuratora krajowego, aby ten z kolei zlecił siłą rzeczy przeprowadzenie audytu tej sprawy w prokuraturze krajowej. I taka też ocena została przeprowadzona. Audyt wykazał, że prokuratura w Gorzowie postawiła lekarzowi zarzut zabójstwa, nie mając do tego kluczowego dowodu, czyli opinii biegłych. Może to być zaskakujące dla ludzi, ponieważ oczekują ratunku, natomiast staramy się rodzinom tłumaczyć i bliskim, że no niestety trzeba się liczyć z tym, że człowiek ma prawo do życia, ale również do śmierci. Jakby to przykro nie było, w szpitalu też ludzie mają prawo i mogą umrzeć. Nikt z lekarzy nie ma złych intencji. Lekarz jest wolny, ale śledztwo trwa. Tak, moi drodzy, obejrzeliście ten materiał. Tak naprawdę sytuacja dotyczy tej sprawy ze stycznia tego roku. Jakoś dziwnie było to wszystko w mediach wyciszane, przemilczane. Dopiero teraz to nagle zaczęło się pompować. Moi drodzy, zacznijmy może od początku. Na pewno wszyscy zaraz w komentarzu powiedzą, no ale jest przecież przysięga Hipokratesa. Każdy lekarz ją składa. No i ja tutaj, moi drodzy, posiłkując się internetem, chciałem wam ją zacytować. Przysięgam Apolinowi, lekarzowi i Asklepiosowi i Higiei i Panakei oraz wszystkim bogom, jak też boginiom, biorąc ich za świadków, że wedle swoich sił i osądu, sumienia, przysięgi tej i tej pisemnej umowy dotrzymam. Swego przyszłego nauczyciela w sztuce lekarskiej na równi z własnymi rodzicami szanował będę i dzielił będę z nim życie i wesprę go, gdy znajdzie w potrzebie jego potomków, będę miał za braci w linii męskiej i sztuki tej uczył ich będę, gdy zechcą się uczyć, bez zapłaty i pisemnej umowy. Na piśmie, jak też ustnie, wiedzą całą i doświadczeniem swoim własnym synom i synom tego, który uczył mnie będzie. Jak też przekażę uczniom, którzy umowę tę podpisali i przysięgę tą jako prawem lekarskim się związali, lecz nikomu więcej.
Zdrowy typ życia i sposób odżywiania zalecał będę wedle swoich sił i osądu, mając na względzie pożytek cierpiących, chroniących ich zaś przed szkodą i krzywdą. Nikomu nawet na żądanie nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał. Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Nigdy nikomu nie usunę kamieni moczowych przez cięcie pęcherza, lecz odeślę każdego do ludzi, którzy zajęciem tym są obeznani. Do któregokolwiek z domu wejdę, wejdę dla pożytku cierpiących. Obcy mi będzie rozmyślny występek, jak też każda inna nieprawość, zwłaszcza czyny lubieżne na ciałach kobiet i mężczyzn, nie tylko wolnych, lecz i niewolników. Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie można, milczał o tym będę, za świętą tajemnicę mając. Jeśli więc tej swojej przysięgi dochowam i jej nie naruszę, niech zyskam powodzenie i w życiu, i w sztuce, i sławę u wszystkich ludzi po wsze czasy. Jeśli zaś ją złamię i się jej sprzeniewierzę, niech mnie wszystko przeciwne dotknie. No powiem szczerze, moi drodzy, bardzo mądre słowa. Bardzo proste. Ale w czym jest problem? Ano w tym, moi drodzy, że w Polsce tak naprawdę lekarze nie składają przysięgi Hipokratesa. Składają lekarskie przyrzeczenie. A lekarskie przyrzeczenie to już troszeczkę inaczej. Ja wam oczywiście zacytuję. Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związany z nim obowiązków przyrzekam. Obowiązki te sumiennie spełniać, służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście. Moi drodzy, a gdzie tu są słowa o niepodawaniu trucizny, o niepodleganiu prośbach o eutanazji? Nie ma. No właśnie. A po pierwsze, taka zasada z dawien dawna, od starożytności, której stosowali się wszyscy lekarze. Primo nos nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. I tutaj dochodzimy do pierwszego tak naprawdę etapu tej sprawy. Otóż, moi drodzy, są dokumenty, są raporty, w których jest napisane, że pacjent ten, 86-letni mężczyzna, miał usunięte część jelita cienkiego, jednakże miał też inne dodatkowe schorzenia i w raporcie jest napisane, że w 90% pacjent w tym wieku nie jest w stanie dalej samodzielnie żyć. No okej, a gdzie jest 10%? Moi drodzy, według mnie, według moralności, ludzkiego sumienia i w ogóle ludzkiej takiej przyzwoitości, nawet gdy jest 1% szans, to zawsze się to życie ratuje. Takie jest moje zdanie. Zwykłego człowieka, nie lekarza. Oczywiście tutaj zaraz są twierdzenia, że z racji tego, że on jest z Ukrainy, taki biedny i w ogóle. No tak nie do końca taki biedny, moi drodzy, ale do tego jeszcze dojdziemy. I co się dzieje? Na samym początku tego reportażu mieliście stwierdzenie doniósł na kolegę. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ten lekarz, Polak,
który zgłosił do prokuratury to zdarzenie, to morderstwo, ma postawiony zarzut z artykułu 52 kodeksu lekarskiego, tak? Czyli, że podważa kompetencje i tak dalej, i tak dalej. Czyli z tego, który zgłosił to przestępstwo, robią teraz przestępcę. A z przestępcy robią ofiarę. Tak, moi drodzy. Bo tutaj w tym reportażu nie jest powiedziane, ja dotarłem do pewnych różnych źródeł, wysłałem zapytanie właśnie do tego pana doktora, który zgłosił to przestępstwo, czy będzie chciał ze mną rozmawiać, czy nagra ze mną materiał, to się jeszcze okaże. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że ten Andrii Kaduka z Ukrainy, lekarz, tak, skoro robił to wszystko zgodnie z procedurą, dlaczego zakazał pielęgniarkom w raportach zapisać, że odłączył pacjenta? Tak, moi drodzy, i w tej chwili te dwie pielęgniarki będą, już mają tak naprawdę postępowanie prokuratorskie o nieudzielenie pomocy i fałszowanie dokumentów. No to chyba nie było coś takie bardzo wszystko ładnie przejrzyste i transparentne, prawda? No właśnie. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo ja tutaj powiedziałem, że robią z niego, że on taki biedny. Otóż, moi drodzy, nie do końca, bo tu mamy wykaz firm z Gorzowa Wielkopolskiego. Andrii Kaduka, zarejestrowana firma na ulicy Jana Dekerta 18B przez 8, Gorzów Wielkopolski. No i czym się trudni ta firma? Praktyka lekarska ogólna. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Oczywiście ta firma nie ma żadnych ocen. Podejrzewam, że to jest prywatna działalność gospodarcza, przepraszam, po to, żeby sobie móc dorabiać w jakichś innych przychodniach, czyli taki biedny nie jest. Ale teraz jest jeszcze inna sprawa, którą chciałem tutaj w związku z tym poruszyć. Skoro był taki niewinny i prokuratura nie miała dowodów, to dlaczego siedział w areszcie 3 miesiące? Tak? Dopiero teraz, jak Bodnar, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, co jest powiedziane w materiale, kazał zwolnić. Co to znaczy kazał? Nie, moi drodzy, taki prokurator czy minister nie może kazać. On może podjąć decyzję, może wydać polecenie służbowe na podstawie czegoś, czyli dokumentów, jakiejś formy prawnej. Nie może kazać, to nie jest udzielny książę. Ale jeszcze to nie wszystko, moi drodzy. Bo ja sobie zrobiłem taki research i sprawdziłem, bo w tym reportażu jest podane, że lekarze z całej Polski wysłali listy w poparcia Andrija Kaduka. Coś mi się nie chciało wierzyć, że lekarze z całej Polski, za chwilę w tym reportażu jest powiedziane ponad 2000 lekarzy. Okej, no to jak mamy liczby, najlepiej się pracuje na liczbach. Szanowni Państwo, w tej chwili w Polsce, ja mam tu ściągę, mamy zarejestrowanych 146 238 lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu. 4985 to są obcokrajowcy. 1237 to są Białorusini. 2855 to są Ukraińcy. To jak to? Wszyscy lekarze, a tylko 2000, a te 2000 to się okazuje, że to Ukraińcy. Czyli diaspora ukraińska, no wiadomo, broni swojego gościa. I powiem szczerze, mnie ta jego taka mina niewiniątka nie przekonuje. Z racji tego, że ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to nie była czysta zagrywka. Bo skoro, tak jak powiedziałem, miał takie przeświadczenie, to dlaczego nie czekał na komisję lekarską, która o tym zadecyduje? Dlaczego te kroki podjął sam i dlaczego kazał sfałszować dokumenty? Myślę, że ten temat jeszcze pociągniemy, jak pan doktor, ten, który zgłosił to,
morderstwo, ja tak to uważam, do prokuratury. Odezwie się i spróbujemy nagrać jakiś materiał i ja to spróbuję jeszcze pociągnąć, bo dla mnie to w tym momencie Bodnar, jak i cała ekipa są wspólnikami dokonania morderstwa, bo próbują to zatuszować. A tylko dlatego im to wychodzi, bo zajmują prominentne stanowiska. No, ale takie coś to i w III Rzeszy miało miejsce, prawda? Dokładnie. Moi drodzy, rozmawiamy o Ukraińcach, Ukrainie, o wojnie, o lekarzach i tu taka informacja. Jak podaje The Times, w ranach żołnierzy ukraińskich pojawiły się niezniszczalne superbakterie. Bakterie te są odporne na wszystkie klasy antybiotyków, dlatego nawet w Londynie jednemu z żołnierzy nie udało się pomóc i amputowano mu nogę. WHO nazywa te superbakterie i ich odporność na antybiotyki jednym z głównych zagrożeń dla globalnego zdrowia publicznego i rozwoju. Czyżby szykowali inny sposób? No coś mi się wydaje, że mają jakiś plan w zanadrzu. Na waszych ekranach teraz taka ilustracja, która jest takim unaocznieniem, ile ludzi rocznie zabijają komary. Nie ma nic bardziej zabójczego niż komary. Zabijają one nawet milion ludzi rocznie. Komary okazały się najniebezpieczniejszym stworzeniem dla człowieka. Według różnych szacunków śmiertelność z powodu chorób wywołanych ukąszeniem komarów waha się od 750 tysięcy do miliona osób rocznie. Co więcej niż wszystkich pozostałych przedstawicieli najgroźniejszych gatunków razem wziętych. Dla porównania, ukąszenia węży, które są drugim pod względem zagrożenia, zabijają na świecie co roku około 100 tysięcy ludzi. Od ataków lwów i krokodyli setki razy mniej. A rekiny to nawet nie są uwzględnione w tej ocenie. Moi drodzy, a pamiętacie to, jak jakiś czas temu ten pan Bill od Microsoftu powiedział, że stworzył gatunek komara, który przenosi wirus, żeby zabijać komary? Nie przekonał mnie chłop. A tu teraz taka sytuacja. Superbakteria się pojawiła, tutaj komary. Nie składa wam się to? Ja wiem oczywiście, że zaraz niektórzy powiedzą, że to jest teoria spiskowa. No okej, niechaj będzie. A dlaczego mamy nawet teorii spiskowych nie rozpatrywać? A gdzie jest powiedziane, że ta teoria spiskowa nie możesz się przeistoczyć w prawdę? No właśnie. Moi drodzy, i oczywiście na zakończenie musi być suchar, żeby nie było tak sztywno. Egzaminy wstępne na kierunek nauki polityczne. Profesor przesłuchuje kandydatkę. Pytanie pierwsze. Co pani wiadomo na temat programu ekonomicznego realizowanego przez rząd Donalda Tuska? Dziewczyna milczy. No to co pani może powiedzieć na temat polityki społecznej Koalicji Obywatelskiej? Dziewczyna milczy. Dobra, ostatnie pytanie, koło ratunkowe. Kto to jest Donald Tusk? A dziewczyna milczy. Profesor tak się zafrasował, patrzy, mówi, niemowa jakaś. A skąd pani tutaj przyjechała? Z Bieszczad, panie profesorze. Profesor tak popatrzył, odwrócił się do okna i głośno pomyślał. A jakby tak to wszystko pieprznąć i wyjechać w Bieszczady? Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o lajku, o subie i o dzwoneczku. Mimo że czasy trudne, nie poddajemy się, idziemy do przodu. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Trzymajcie się, dobrego dnia, hej!